Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawiam stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Projektu zawartego w druku 715 i sprawozdania Komisji Infrastruktury zawartego w druku 724. Panie i panowie posłowie, nie ulega wątpliwości, że uchwalona ustawa w 2009 roku to ustawa o kapitalnym znaczeniu. W oparciu o te regulacje zostało zmodernizowanych w Polsce 16 lotnisk istniejących i wybudowane zostało jedno lotnisko od podstaw. Powiem, przepisy tej ustawy skierowane były do istniejących lotnisk, do ewentualnie nowo budowanych lotnisk i do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która uczestniczy w prowadzeniu ruchu lotniczego, ma wpływ na jego organizację, a przede wszystkim na bezpieczeństwo. Mój klub oczywiście z tego względu, że celem tej nowelizacji jest przedłużenie życia ustawy z 2015 do 2020 roku, bowiem regulacje specjalne mają to do siebie, że funkcjonują w określonym czasie. Mój klub oczywiście będzie głosował za uchwaleniem tej ustawy, bowiem rzeczywiście tak jest, że nasze lotniska rozwijają się, ale przede wszystkim wzrasta ruch lotniczy. Prognozy w tym zakresie są optymistyczne, bowiem dlatego też oczywiście takie możliwości skorzystania z takich regulacji są zasadne, bowiem jest możliwość wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej 14-20. Jeżeli w ogóle można mieć tutaj jakąś uwagę, to tylko dlatego, że szczególnie tutaj kieruję słowa do pana ministra Adamczyka, pana ministra Schmidta, że należało z tą nowelizacją wyjść po prostu wcześniej, bowiem to nic nie było nowego dla panów, bo panowie uczestniczyliście w uchwaleniu tej ustawy, a rzeczywiście teraz mamy niejako sytuację, że prawo będzie działało wstecz, bowiem ta ustawa zakończyła swój żywot z końcem roku 2015. Ale rzecz jasna, dyskutowaliśmy nad tym, jest wielce prawdopodobne, że no właśnie szczególny interes powoduje, że taka inicjatywa jest zasadna i zgodna z procedurą legislacyjną. Oczywiście mamy cały szereg lotnisk tak zwanego użytku wyłącznego, czyli lotnisk użytku niepublicznego. To środowisko także domaga się wsparcia i w tym miejscu kieruję słowa i pytanie do pana ministra o ewentualny plan działania w zakresie, po pierwsze z jednej strony, jeżeli chodzi o lotniska użytku publicznego, ale także w zakresie właśnie tych lotnisk użytku wyłącznego. Kończąc, z uwagi na te fakty, o których mówiłem, mój klub będzie głosował za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz